Jeżeli chcecie znaleźć się w miejscu pełnym wrażeń, zapraszam do Gogo Sound Club w Bełchatowie. No przede wszystkim jest to największy klub w naszym mieście. I naprawdę widać, że się rozkręca na dobre, nie? Muzyka jest zajebista! Zajebista! Klasyczna, czy ja nie wiem. Wolę muzyka taka jak jest. Dzisiaj ma się posypać hajs z nieba. Właśnie. Ciekawe oświetlenie, muzyka i ludzie. Dobry klub, naprawdę dobra impreza. Fajne dziewczyny, fajnie, jak zajebiście w ogóle jest. Zajebisty klub. Mamy szereg pomysłów, wizji, które staramy się gdzieś tam zrealizować. Jak widać, po frekwencji ludziom to odpowiada. Myślę, że imprezy retro to jest taka alternatywa. Też, żeby nauczyć tą młodzież historii muzyki klubowej, prawda? Takich miejsc, chociaż teraz może nazywa się inaczej, ale ciągle jest to miejsce. To jest sentyment, zajebisty sentyment. Nie będziemy grać nowych klimatów, bo możemy grać, ale po co? Dzisiaj jest specyficzna impreza, nazywa się Wixa Party. Będzie stare pierdolenie, bla 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 bla. Ma być pięknie, ma być pierdyknięcie, tak? Retro to jest nasza miłość, ważniejsza niż kobieta. Retro! Często tu przychodzicie? Pierwszy raz, ale jest super. Ogólnie ciążenie z nim, bo po prostu dziewczyna żadna nie zna retro, tylko on. Zapraszamy w każdą sobotę! Dokładnie tak! Nie spać, nie tak, za wieczorem! A można koleżanki numer? Nie, żartowałem, nie mam dziewczyny. Powiedz, że naprawdę fajnie, palmy mnie rozpierdalają, nie? Palmy są zajebiste, te kokosy na palmach. Piwko, ojej, jak się fajnie tańczy, nie? Ale wciąż takie imprezy retro są bardzo popularne. Tak, są retro imprezy popularne. Przede wszystkim Back to the Old Time Club Ekwador, no i chłopaki z Clubbase'ów, Retro Time in Attack, którzy po prostu masakrują tutaj polski rynek klubowy. I dobrze, ja się cieszę. Okej, czyli impreza będzie do rana. Doda, tak jak powiedzieli, do 9. Nie spać! Wiedzą! Na pierdolę!